Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Daromanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic. Bardzo możliwe, że jest to już ostatni odcinek, widzicie to po tytule i po długości trwania, bo generalnie podejrzewam, że została nam mniej więcej godzina gry, także postaram się w tym odcinku już grę zakończyć, a na razie mamy Malaka. I have news, Lord Malak, about the Jedi. The Jedi. Did my droids pass their test? Did they destroy our enemies? No, Lord Malak. The droids could not stop them. Strange. I did not think there were any among the Order who could survive an attack by an army of the Starforge's battle droids. It was Revan, Lord Malak. Your old master is with the Jedi here on the Starforge. Yes, that would explain why the droids failed. Revan was always strong in the Force. Very well. Send out all available troops, the apprentices as well. Do you think they can stop Revan, Lord Malak? Of course not. But they will slow Revan down. That will give me the time I need to fully prepare the Starforge's defenses. I am curious to see the true extent of this space station's capabilities. One as powerful as my old master would make an interesting test subject. Okej, czyli Malak zrzuci na nas mięso armatnie, żeby nas spowolnić, a sam przygotuje jeszcze dalej obronę. No dobrze, to w takim razie idziemy i ostatnio się okazało, że na prawo było bardziej opcjonalnie, teraz na prawo nawet nie możemy pójść. No i mamy tych uczniów, mamy żołnierzy. Także być może trochę bardziej quality przeciwnicy. Też mam nadzieję, że nie do końca, bo wolę jednak walczyć ze słabszymi przeciwnikami, jakby nie patrzeć. Wow, dobra, okej, jakimś granacikiem nam tutaj zarzucili. No, come on, bijmy ich szybciej. Bo coś za wolno padają ci uczniowie. Mam wrażenie. Nie wiem czemu. No, come on, umieraj. Dobra, tam widzę już przebieg kolejny. Okej, to ja wam użyję zaraz burzy mocy, jeżeli się nie ogarniecie. Zbany. Ale dobra, okej, już sobie w miarę poradziliśmy. I jeden tylko uczeń został, już też raczej powinien w miarę szybko paść. I widzę, tam biegną kolejni, cholera. Ja też potrzebuję uzdrawiania się. Troszeczkę. Dobra, widzę, że to nie będzie takie proste, bo tu już troszeczkę zaczynamy dostawać w pierdziel. Także dobrze by się było chociaż trochę podleczyć. Jeju, ile ich tu biegnie? Come on! Tu jakichś opcji na razie pobocznych nie ma. Dobra, czyli możemy cisnąć prosto przed siebie. Żołani już generalnie nie ma mocy. Mi się pomału kończy. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli chwilę, żeby odpocząć, bo to nie wygląda zbyt dobrze. Dobra, wiecie co? Ja zostanę tutaj. Karf, mam nadzieję, że sobie poradzisz sam z Jedi. O Jezu, czego oni wszyscy poszli na Revana? Znaczy na tego, na Karfa. Nie mam bylego pojęcia. No dobra, trudno. Spróbujmy w ten sposób. O, dobra, i Karf padł. O fuck, dobra, nie... O fuck, bo tu się coś nam bardzo niebezpiecznie zrobiło. Ojej. Niedobrze. Cholera, ja tu nie sądziłem, że tutaj taka fatalna sytuacja jest. Jeju. Nie wierzę w to. Zginę, w pizdu. Dobra, będę musiał wczytać grę, bo tutaj już nic nie zrobię. Dobra, to ja już to zrobię, nie będę czekał, aż mi się tutaj gra sama zechce to zrobić. O nie, i będę musiał jeszcze raz oglądać tego całego Malaka. No dobra, trudno. I będę musiał czekać na Juani Gro, nie rób mi tego, kurwa. Boże, jaka patola. Okej, dobra, to wiem, że muszę się przygotować tam, zanim tam pójdę i się podleczyć na pewno na fulla. I dużo lepiej mikro zarządzać walką, bo inaczej może być problem. Także zróbmy jeszcze raz save'a, żebym miał przynajmniej zregenerowane postaci. Jak mówiłem, teraz sobie tego już Malaka oczywiście przeskipujemy, ale... Dobrze było już teraz nie ginąć, tylko oczywiście tej animacji nie przeskipuję, dopiero same dialogi będę mógł. On sobie przeskipować, dobra. I on sobie tu jeszcze oczywiście będzie odchodzić, ten sobie też będzie iść. A my za chwilę dostaniemy wpis do przeciwników na ryj. Dlatego od razu boost, też boost. Odporność na energię, odporność na moc, szybkość. Dobra, ty sobie, Karf, może byś załączył tarcze energetyczne.
No i dobra, w takim razie walczymy. Najgorsze, że oni tutaj ciągle przychodzą i to jest strasznie, strasznie niedobre. Już mam wrażenie, że ta tarcza mocy zeszła. Więc strasznie krótko siedzi na mnie. Joanie też ma jakoś mało tych boostów. Dała mi więcej tych buffów. Co, ja mi przede wszystkim dał odporność na moc. Żeby ona troszeczkę bardziej była odporna na tych Jedi, którzy tutaj przychodzą do nas. Dobra. Żołnierze oczywiście padają w miarę szybko. Już tyle dobrego. Dobra, o teraz widzę, będziemy mieli jakoś to inaczej się nam rozłożyło i będziemy, widzę, mieli chwilę spokoju, także zróbmy sobie od razu save'a. Podleczmy się też na maksa. Zbuffujmy Revana. Chociaż. Au. Dobra, Juani. Karft też tutaj. Najpierw snajperski, później na przykład szybkie, później potężny. Dobra, ja cisnę moją postać. Come on. Dobra, widzę, że chyba będę musiał. No dobra, nie skupię się na tym, bo jeszcze mam oznaczonego tamtego. Też gdzieś dostałem jakiegoś debuffa. Dobra, skupmy się może na tym. Karf gdzieś oberwał. Mówię, muszę bardziej mikro zarządzać i się patrzeć na nich, bo nie widzę, czy oni gdzieś tutaj nie obrywają za mocno. Dobra, mam nadzieję, że Joanie sobie z tamtym poradzi. No nie. Zabijcie go, cholera. Karf, może ty? Weź no go zabij, cholera. Dobra, okej, jakoś się udało to zrobić. Teraz tak, troszeczkę może mniej tych ataków. Niekoniecznie tarczę chciałem, więcej heala chciałem. Dlatego, że tutaj troszeczkę już dostaliśmy. Dobra, może nie aż tyle razy, żeby też mocy nie marnować. I może też użyjmy jakieś... Nie, dobra, tu już chyba nie zdążę użyć mocy ofensywnej. Ale może to i lepiej. Dobra, kolejni przyszli. Użyjmy może tej burzy mocy chociaż trochę. Zsuńmy się też od granatów. Żebyśmy tutaj wyszły. Weźmy może podleczmy się. I zarzućmy sobie buffy. Ty też, Joanie, może zanim tam podbiegniesz. Zarzuć sobie buffy. Ty, Karf, trochę miksuj te ataki różne. Dobra, my idziemy pomóc dla Joanie. Tam na szczęście tamten żołnierz jest ogłuszony, czyli nie ma problemu z tym. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy, ale no wrogów tu było w pizdziet. Dobra, tu coś czuję do przodu, to będzie opcja dodatkowa, to chodźmy do przodu przed siebie. Okej, kolejne drzwi za drzwiami, świetnie. Patrzmy. Jezu, jaka ta lokacja jest wielka, co tu jest? Aha, dobra, do wejścia wschodniego, okej, czyli no tutaj moglibyśmy od drugiej strony przyjść. Czyli tutaj nie ma co dalej chyba już iść, bo to jest przejście do innej lokacji. Oj, mam kolejnego ucznia Sithu. Dobra. Nie podleczyłem sobie Joanie. Też mi wszystkie buffy poschodziły, cholera. Czy dobra, tam z dwójką to jeszcze nie problem, ale trzeba się podleczyć teraz. Już zdecydowanie. I tutaj trzymać jednak pakiety reanimacyjne. Tak na wszelki wypadek. Dobra, aż tyle też się leczyć nie muszę. Generalnie, o Jezu, dobra, widzę, że ich tu się znowu narobiło sporo. Karf, ty byś sobie może wziął, tylko ty nie musisz reanimacyjnego, żeby sobie właśnie dużo życia zregenerować, bo jesteś żołnierzem. Mi się już generalnie moc skończyła. To niedobrze, dobrze by było trochę odpocząć. To się może zrobić później nieciekawie. Gdzieś mi zatruli Joanie. Także weź sobie może surowice. Okej. Trzymaj med pakiety. Dobra, to też tam Karf troszeczkę bardziej bij. Gdzieś tu chyba jeden powinien być właśnie jakoś bardziej ranny. O, wait, bo tu tam coś się strasznie... Jak to się stało? Przed chwilą przecież ona miała pełne HP. Jezus Maria, co się stało? Ej, no jakby serio, ona przed chwilą miała pełne HP. Dobrze, że zapisałem grę, bo będzie coś, czuję problem. Mam wrażenie.
niestety. Jeju, naprawdę, masakra. Karf, mam nadzieję, że sobie poradzimy, bo to z tym może być różnie, cholera. No dobra. Ała, on nam jeszcze wykrada w ogóle życie. To bardzo niedobrze. No dobra, skupmy się na nim. Karf, weź no coś mu też zawal mocniejszego. Cholera, no ja muszę się podleczyć. Nie, mam nadzieję, że moja postać nie padnie. Na szczęście nie, dobrze. Okej, Karf sobie poradził tutaj. Okej, to była chyba cała fala. Także damy radę. Ale nie mam już w ogóle mocy, to jest problem. Dobra. Tutaj w nich odbijamy te strzały, oni chyba dzięki temu trochę też obrywają. Mam wrażenie. Weźmy sobie zaawansowane med pakiety. Bo jeszcze... O nie, widzę, biegnie kolejny Jedi, fuck. Dobra, trudno, med pakiety potrzebuję. To całkiem ostro. No halo, czemu mi... Bierz te med pakiety, moja postaci. Ty, Karf, tam pomału ich dziabaj. No nie, i tam biegnie kolejny Jedi. Jezu, ile ich tu jest. Dobra, okej, okay, ten padł przynajmniej. No mam nadzieję, że to już ostatni, cholera. Czy tej Juani nie mam, to by, jakby ona tu była, byłoby dużo łatwiej. Dobra, no znowu muszę się podleczyć ostro. Karf, ty tu gdzieś tam się skup na tym uczniu, który ma już... Aj. Może być problem. Teraz najgorzej jeszcze przy takiej długiej obronie przed tym, cholera, zginięciem, jakbym zginął. No nie, co jest? Czemu mi anulowało? Nie. Gro, no toż przecież chciałem, żeby on się leczył, no nie, no przecież to jest jakaś patola, no. Miałeś się leczyć, a nie... Dobra, chuj, wczytujemy grę. Ale no nie, no serio, no przecież zostawiłem mu 3 med pakiety do wzięcia, to ten zamiast się podleczyć, to se kurwa mać anulował i zaczął bić. Widzę, że już kolejni lecą do nas. Masakra jakaś po prostu. Zobaczmy z nimi. Na razie mamy dwójkę niby tylko. Także to nie powinno być za trudno. A tam już widzę przebieg kolejny. Tym razem Seed. Ja nie wiem, czy oni się to mogą w nieskończoność respić, czy jak. Zajebiste pytanie. Tutaj całkiem dużo i Karf mi już... Oni naprawdę, oni czasami jakieś kurwa takie potężne ataki się siadają, że ja po prostu nawet nie zdążę się spojrzeć na życie po danej postaci, a ona już ginie. No dobra, Karf przynajmniej jest pełny. Najgorzej, że jak przełączę postać, to gdzieś kuźwa mać i te rozkazy gdzieś mi uciekają, ale i też zmienia przeciwników. I to jest czasami takie przeszkadzające, bo zamiast się skupić na jednym i szybko ich jakoś wyeliminować, to mamy problem. Ej, serio, ich tu jest kurwa mać za dużo. Ja tu nie nadążam nic robić. No nic, leczmy się. Leczmy się. Dobra, tutaj sobie w miarę poradziła Juani, ale no ja ciągle muszę pakiety reanimacyjne używać, żeby mi postać nie zginęła. Generalnie. No ja czasu do czasu muszę też bić, bo oczywiście, jeżeli nie będę. I znowu, i to jeszcze jest najgorsze, postacie niezależne, zamiast kurwa fokusować się na jednym, też gdzieś po jakichś kilku różnych biją. Dobra, Juani, bo ty się lepiej podleczysz, to może masz na razie ten. Dwa zaawansowane. Dobra, skupmy się wszyscy na tym. Dobra, moja postać ma trochę mało życia, także też niech ze dwa med pakiety zażyje. Dobra, okej, okay, może się uda. Oby, oś, tutaj nam granata rzucają, a ja się ruszyć nie mogę. Świetnie, no dobra, trudno. Mam nadzieję, że mi się moja postać ruszy sama. O właśnie, kiedy przyłączy się na Juani. Dobra, okej, okay. Jezus Maria, jaka masakracja.
Zapis. No ja nadal chcę pójść w tą stronę, sorry, ale no naprawdę chcę. Ale jakaś masakra i najgorzej mocy nie mam. Nawet żeby się później buffować czy coś. Dobra, niech ona się pomału tutaj nam na moc regeneruje. Jezus Maria, masakra po prostu. No widać, że to jest najtrudniejsza część gry. Jakiejś też super postaci, jeśli chodzi o walkę, to nie mam. No ale mam nadzieję, że jakoś tam pójdzie, drzwi wschodnie. No, wcześniej przez nie nie przeszedłem, ale tam już chyba nic nie ma, czy jest coś. Zamknięto, widzicie. Czyli co, tam bym mógł... Tam bym nie mógł wejść. Co ciekawe, bym musiał je być może od drugiej strony otworzyć. Dobra, nieważne. Użyłbym, żeby szybciej biegać, ale nie chcę marnować mocy. Bo, no musimy ją zostawić sobie na walkę. Plus jeszcze użyć teraz leczenia, żeby mieć full HP. Oho, i widzę, że już kolejni biegną. Ja bardzo możliwe, że ja przez to, że tutaj idę, to triggeruję po prostu jakby kolejną falę, która mogłaby normalnie nie przychodzić, gdybym tutaj tak nie chciał namiętnie iść. No ale dobra, zobaczymy. Oby nam poszło lepiej niż wtedy. Dobra. Może tak, może skupmy się na razie na tym elitarnym żołnierzu. Seedów. Też Karf to widzę gdzieś. Karf nie wiem po co tam podbiegł w ogóle. Nie wiem czemu moja postać nic nie bije. Jakby no gra mi nawet uniemożliwia trochę tutaj dobre granie, bo cholera... Bo cholera troszeczkę mi tutaj no nie idzie, nie pozwala mi czasami doskoczyć. Gdzieś mi kuźwa mać wybieranie tych przeciwników co trzeba. Dobra, fokusujmy się na tym. Mrocznym Jedi. Nie wiem, czy to jest mroczny Jedi, nieważne. Bo gdzieś się strasznie mocno leczy. Także trzeba go się szybko pozbyć. Bo już kolejny przyraz. Padniesz. Karf zaraz mi padnie. Reanimacyjny i zaawansowany. Dobra, tego musimy zabić. Dobra, padł. Może też tego żołnierza byśmy sobie zabili. Tak na wszelki wypadek, żeby tych słabszych przeciwników eliminować jak najszybciej. Także ja się nawet na nim skupię, Juani mam nadzieję sobie z tym jednym Jedi poradzi. A, to ja oczywiście już przechodzę. Jeju, ile ich tam jeszcze biegnie, dlaczego? Dobra, wait. W takim razie niech się moja postać skupi jeszcze na podhealowaniu, póki mamy trochę mocy. No dobra, skupmy się, chodź Juani. Skupimy się na tym sicie. Masakra, po prostu ta jedna lokacja ile mi zajmuje. Dobra, tam Karf mam nadzieję, dobra, to już chyba dwaj ostatni z tej fali, która nam się teraz pojawiła. Oby. Dobra, okej. Tam już został chyba tylko ten elitarny żołnierz, z którym się Karf strzela. Dobrze. Dokończmy go. Okej, Jezus Maria. Masakra, pozbierajmy z nich szczątki, bo tutaj są jakieś pakiety reanimacyjne. A to mi się teraz przyda jak cholera. Bo tego życia dużo nie mamy. Granaty. Dobra, na razie wystarczy już tam walić tamte szczątki, ja już chcę stąd iść. Zapiszmy tylko grę. O Jezu, jeszcze przejść nie mogę. Dajcie mi przejść. Dobra. Masakra, po prostu jestem tak zestresowany, bo tak się staram dobrze walczyć, że masakra. No ale dobra, jesteśmy chyba tutaj, gdzie Malak sobie gadał. Oj, widzę, że mamy wieżyczki. Również, no dobra, idziemy wpierw na prawo. W takim rozrachunku, zobaczymy jak to będzie sobie działać tutaj. Jak mocno będą te wieżyczki. Najlepiej jakbym ja generalnie poczekał, aż mi się moc regeneruje na maksa i tak dalej, ale no nie ma za bardzo kiedy tego robić. Tam już widzę, Karf ma problemy, bo ma Jedi na sobie. W sensie Sith, nie Jedi. Także ja bym mu chyba poszedł i pomógł jednak. Bo dla niego to może być trochę przewalone. Ale on oczywiście też niech się próbuje bronić. Strzelając. Dobra, ty dokończ to działko. Zajebiście. Pomagaj tutaj. Generalnie. Dobra, póki co jest dobrze.
Nikt tam jakoś bardzo mało życia nie ma. Poza w sumie trochę moją postacią, dlatego niech podhiluje za dwa razy. O tym bardziej, że ten zaczął jakiś piorunów używać, a to jest całkiem srogi damage. Dobra, pokonajmy tego ucznia. Okej. Teraz skupmy się może na tych, co tutaj doszli. Żeby tych żołnierzy też w miarę szybko eliminować. Dobra, może teraz tak. Teraz wykorzystajmy na razie zaawansowane medpakiety Z2. Generalnie. A tu łańcuch przy okazji podleczy. Czyli ja teraz się będę mógł domaksować. Dobra, no póki co jest spoko. Joanie zajęła tego Sita, także my możemy zająć się, myślę, żołnierzami po drodze. Albo i Sitem. Niech będzie, że Sitem. No, bo on tu będzie się leczyć ciągle. Musimy mu zadać większe obrażenia, bo... Dobra. Żołnierza tego spróbujmy pokonać. Dobra, bo tak, tutaj się nam trochę niebezpiecznie robi. Masz jeden medpakiet, też masz jeden medpakiet. Roman, ty tutaj sobie działaj jakoś. Mam kolejnego mrocznego Jedi. Najgorzej tych mrocznych Jedi tutaj tyle przychodzi. To są generalnie najgorsi przeciwnicy, z jakimi mamy walczyć. A jest ich tutaj w pizdu jeszcze trochę. Dobra, heal. Oj, bo Juani mocno obrywała. Ja mi jej dał reanimacyjny. Ty, Karf, na razie nie potrzebujesz zdrowia. To dobrze. Okej. Moja postać healuje i już zabiera się za nękanie tutaj któregoś. Jeden padł. No dobra, na razie życie jest pod kontrolą, także idzie dobrze. Okej, i już ci Sithowie patają. Uczniowie jeszcze nie są tacy źli, najgorsi są ci właśnie mroczni Jedi. Generalnie. Dobra, Juani, może ty byś trochę nas teraz podleczyła. Karf, ty na wszelki wypadek, niereanimacyjny. Może wiesz co, nawet zwykły medpakiet weź ze dwa razy. Myślę, że to ci wystarczy, ty jesteś żołnierzem, także one ci dużo ci dają życia. To ten, kurde, mać Seed dosyć też mocno nam teraz zrobił obrażenia. No ale dobra, powinien paść. Raczej, i to już jest ostatni. Jeszcze został tylko ten jeden żołnierz, dobra. Także kolejna fala wrogów odparta. Ale idzie to strasznie topornie i strasznie wolno. Dlatego coś czuję, że to nie będzie ostatni odcinek, raczej to podzielę na jeszcze jeden. Być może kolejny to będzie ostatni, bo póki co mówię, no idzie nam to strasznie, strasznie wolno. Chciałem iść najpierw na prawo, także wróćmy do tego planu, mamy tutaj wieżyczki. Czy one się zregenerowały, czy mi się wydaje? Możliwe, bo jakby no to jest gwiezdna kuźnia. O kurde, ja się nie podleczyłem, ups. Dobra, mały fail. Nie powiem, mały fail. Nie powinno to tak wyglądać, nie powinienem iść do walki, bo się nie podleczył, no ale dobra. Trudno. Być może to są po prostu kolejne wieżyczki, bo nie wiem, czy one znikają też po czasie, czy nie. Ale one, myślę, mogą się odradzać, także tutaj trzeba sobie z nimi w miarę szybko poradzić. O, dobra, nie mam mocy. To jest też duży problem. No dobra, jakoś tam pomało. Mało te wieżyczki niszczymy. Jest ich tutaj jeszcze całkiem sporo. Najgorzej. No ale jak to nadzieję sobie poradzimy. Dobra, weźcie, używajcie tych mocniejszych swoich ataków. Nie wiem czemu Karf ciągle używa tych ataków zwykłych. Nie wiem czemu bot to tak akurat robi. No dobra. A bo wiecie, jak raz Karf trafi dobrze, no to zadaje spory damage, ale no musi raz o dobrze, a nie jakimiś takim pierdołatowatymi, czy jakoś tak, nie wiem, strzałami. Generalnie. I nie wiem, czemu jeszcze Juani używa mocy ofensywnych. I ona sobie lepiej trzyma te moce, bo potrzebujemy ich na później jeszcze na pewno. O, jeszcze Sithowie się gdzieś pojawili, świetnie. Mam nadzieję, że tu się nie pojawiła kolejna fala wrogów. O kurwa. Czy tam biegnie kolejny, czy mi się wydaje? Nie wiem, no ale dobra, musimy pomóc dla Karfa, tutaj jakby wiele nie zrobimy. Tak, tam biegnie kolejny, o kurwa. To bardzo niedobrze.
Bo nie mamy mocy, przypominam, za bardzo już. Wszystkie moje postacie dosyć mocno teraz oberwały. Ale dobra, dobrze było, o właśnie, zabić go. Teraz ewentualnie jeszcze każdemu dać po medpakiecie. Z czego chyba najbardziej dla Joani, bo ona ma mało życia. A, no nie, dobra. Zmiana planów. Ja mam nadzieję, że oni się przestaną respić w takiej ilości, w jakich się respili. Jeszcze, kurde, moja postać poszła wieżyczkę bić. Niekoniecznie to chciałem, bardziej sita trzeba. Jeszcze spróbować uka... Nie, Jezus Maria, będę tak biegać, kurwa, w jedną i w drugą stronę. No ja już nie wiem, kogo moja postać chce bić, jak sobie biega, kurwa, w kółko, dobra. Sita, okej, może być sit, pasuje. Nie, dobra, widzę, że się wieżyczki nie odradzają, one po prostu znikają po jakimś czasie. Czyli na szczęście robi ich się coraz mniej. To dobrze. Także wracamy do tej wieżyczki. Czyli dwie nam zostały, okej. Jezu, jaka masakra po prostu. Ja szczerze nie pamiętałem, żeby to było aż takie przewalone, tak wiec na kuźnia. Nie wiem, ile tych pokładów nam jeszcze do przejścia zostało. Ale podejrzewam, że kilka. Dobra, ja już zacznę tutaj zbierać rzeczy. Okej. Nawet się podleczyć nie mogę, mocy nie mam. Okej, dobra. Pokonani wszyscy, safe. Bo jakbym cokolwiek miał z tego powtarzać, to bym się chyba zajobał. Ciekawe, czy levele dają tutaj maksymalnie tam odnawiają postać. Damy ci budowę, bo teraz potrzebujemy być wytrzymali, bo te walki są strasznie długie, leczenie ran również. Co jeszcze, Karf? Co ty możesz chcieć, żeby ci jeszcze teraz było lepiej? Nie wiem. Już autentycznie tutaj do wszystkich rzutów obronnych. Dobra, masz. Podbijemy mu trochę obronę. Tutaj, Joani. Budowę masz sporą, także damy ci siłę. Masz leczenie ran, raz, i spostrzegawczość, dwa, moce. Co ci damy? Niewrażliwość na moc lepszą? Ewentualnie stąd. Znam się nad niszczeniem droidów, wiecie? Które to jest umiejętność? Ogłuszenie robota. A, czyli to nie jest... Czy to musi mieć na maksa, żeby to miało sens, to nie. Dobra, masz lepsze pioruny, Joani. Dobra. Zbierzmy te szczątki, bo coś czuję, że może... A, dobra, widzę, że nam odnawia przynajmniej życie. Podniesienie poziomu, także tyle dobrego. Bo ja już swoją postać to jakimś tam medpakietem doleczę. Ale te medpakiety schodzą naprawdę w zabójczym tempie. Mam nadzieję, że coś tam się uda. Dobra, tu mamy, widzę, drzwi do jakiejś windy. I to już nas prowadzi do centrum dowodzenia. Na razie nie. Boję się to powiedzieć, ale mamy jeszcze drugie skrzydło do zeksplorowania. I tam zapewne czekają nas przeciwnicy kolejni. Także chodźmy. No. Musimy. Trzeba eksplorować wiedzą później na maksa. Czy tam też będziemy mieli kolejne przejście? Zapewne nie, ale będziemy zapewne mieli kolejną falę wrogów. Nie wiem, czemu mam takie dziwne przeczucie. Jeżeli nie, no to się naprawdę zdziwię. Przejdźmy wpierw na razie tam do końca, żeby mieć mapę odkrytą. Później zobaczymy te drzwi. Co tam ciekawego się kryje. Dobra. Co ciekawe, mamy pokazane na minimapie jakąś część innej lokacji, ale jej nie widać stąd. Dobra, drzwi. Co za drzwi? Drzwi do drzwi. I drzwi prowadzące do... sitów. Okej. No dobra, to walczymy w takim razie. Mamy grupkę. Teraz mogę trochę chociaż mocy ofensywnych poużywać, bo trochę tej mocy mam. Generalnie. Już moja postać oberwała całkiem srogo. Także może trochę się podleczymy. O nie, dobra, chyba też następna fala przyszła, bo tu jakiś jeszcze żołnierz za nami siedzi. Dobra. Okej, ale przynajmniej jesteśmy podleczeni na maksa, także tyle dobrego. Tam Karf, mam nadzieję, nam plecy w miarę osłoni. Przed kolejną falą przeciwniką. O, tam w ogóle mam jakoś tą... tam. Ale nikogo tam chyba nie ma zamkniętego. Nie widać przynajmniej. Znaczy, to może być jakiś bug, że kogoś tam nie widać, ale... ale raczej nie widać nikogo. No dobra, to widzę, Karf sobie całkiem nieźle teraz poradził. A tu raczej wolę jednak błyskawice. Do ataku. No, come on, umieraj. Dobra. Okej, na szczęście nie było aż tak źle. Zapiszmy grę. Przeszukajmy ich. Hiperstymulant siły. Dobra, nie, to widzę, nie, koniec. Mamy kolejnego. Oj, to kolejnych i to całkiem sporo.
tego zrobimy sobie tak. Teraz też na pewno użyjemy leczonka teraz, na szybko. Dobra, ten jeden uczeń powinien w miarę szybko paść. Dobrze. Kolejnego ucznia może sfokusujmy, chociaż to chyba sami uczniowie są. I oczywiście kolejny żołnierz, gdzieś tam sobie przybiegł. Juani, może ty heala za dwa razy. To tutaj też troszeczkę posłamy tą jedynkę, żeby tutaj nas nie atakowali. Dobra, kolejny uczeń. Tutaj póki co nie widać, żeby tam jakiś kolejny zrespiony biegł, czyli to chyba wszyscy. Oby. Dobra, kolejny save. Save'uję kiedy tylko mogę, no właśnie, bo biegną kolejni. Także lecimy. Zacznijmy może od tej burzy mocy. Wpierw może skupmy się na tym, który jest bliżej. Karty również. Generalnie. No halo, moja postaci, walcz z tym tutaj. Dziękuję. Na razie jakoś tam oni pomału idą. Weź sobie pakiet surowic. A, i ciągle to przeklikuje. Dobra. Okej, okay. I możesz się podleczyć jeszcze przy okazji. Dobra. Kolejny uczeń wyeliminowany. Atakujemy teraz tego. Dobra. No, póki co idzie w miarę spoko. Żołnierz tam został. Dobra, wiecie co, ja chyba, no, tylko tak, nie mogę przerwać walki. Muszę się nauczyć chyba skrótu, znaczy teraz już trochę, może trochę na to too late, bo kończymy grę, ale dobrze by się było nauczyć skrótu. Dobra, zróbmy sobie znowu zapis i wróćmy tam w końcu, chyba już teraz będę miał względnie spokój. Wydaje mi się. Za chwilę zobaczymy, co tu będzie. O, tych szczątek tu mamy dużo, ale pozbieram to wszystko sobie, szczególnie właśnie w poszukiwaniu pakietów reanimacyjnych. Bo to się przyda. Generalnie. Mamy terminale komputerowe, mamy też... To, raczej tego nie otworzę. Tak. Ale być może mogę to z komputera użyć. Okej. Obejdź zabezpieczenia. Wygeneruj lekką zbroję, wygeneruj ciężką. Nie, wygeneruj dopasowane szaty Jedi. Może to? A, dobra, czyli tutaj mogę sobie... ekwipunek tworzyć, ciekawe. Dobra. A zobaczmy sobie, czy to będzie lepsze od tych szat, które mam teraz. Szaty Gwiezdnej Kuźni. Bardzo możliwe, że to będzie lepsze. I to się podejrzewam na pewno przyda. Gdzie to jest? Szaty Gwiezdnej Kuźni, jak najbardziej lepsze, bierzemy. Wow! Ale wyglądamy głupio, Boże. Podejrzewam, że to to samo, czyli nie ma sensu. Ej, nie, serio, wyglądamy w tym okropnie, zmieniamy to. Szata Keldromy to chyba miałem wcześniej. Tam jeden mniej obrony, myślę, że to nie jest duża strata. Dobra. Także słuchajcie, jak mówiłem, jeszcze podzielę sobie to zakończenie na osobne odcinki, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Drugi poziom Gwiezdnej Kuźni ogarnięty, idziemy do centrum dowodzenia. Jestem ciekaw, co czeka nas tam, bo coś czuję, że będzie tylko trudniej. Tak czy jak w tym odcinku jeszcze raz, to było na tyle, już mnie tu zaczynają atakować, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, już go zakończę walcząc, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.